proszę, proszę spocząć. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na przedostatnim w tym sezonie spotkaniu z cyklu Moja Historia, cyklu, który poświęcony jest wybitnym postaciom polskiego teatru. I dzisiaj również takowa postać do nas przybyła, pan Jan Frycz. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję. Kontynuujący tutaj tradycję swojego, jednego ze swoich ulubionych reżyserów, Krystiana Lupy, który był u nas z zapaleniem płuc, a pan Jan dzisiaj z zapaleniem krtani, ale może damy radę, panie Janie. Mamy wodę. Teraz nie wyglądam tak, jak tutaj ktoś tu mnie. Poproszę do mikrofonu. Dobrze, postaram się. Mamy wodę, mamy aspirynę, damy radę wspólnymi siłami. Amant przetrącony, panie Janie. Ja wyczytałem wielokrotnie takie sformułowanie pojawiające się właściwie w bardzo różnych wywiadach z panem, czy tekstach o panu. Jak pan słyszy amant przetrącony, to co pan myśli? Nie ja siebie tak nazwałem, ktoś to wymyślił, takie określenie. Nie mam nic przeciwko temu, bardzo mi się to podoba. Amant przetrącony. Może być, no cóż. A jakby je pan zinterpretował? No to zależy, czy będziemy mówić o dzielić to na przetrącony, czy amant. Bo jeśli, no to słowo przetrącony jest mi coraz bliższe. Przepraszam. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. No, syn, więc. A to proszę odebrać. Nie. Przepraszam bardzo. Panie Janie, my tak opowiadamy tutaj, właściwie my, nasi goście opowiadają tutaj swoją historię, bo taki jest też tytuł tego cyklu, Moja Historia. Ja bym trochę, jeśli pan pozwoli, zaczął od tych prapoczątków, czyli właściwie od Krakowa i od pana dzieciństwa. Pan się urodził w roku 54? Tak, w 54 w maju. Czyli właściwie takie no, dzieciństwo jakieś bardziej świadome, to pewnie początek lat 60. bardziej, krakowskie. Tak. A cóż to był za dom, w którym pan się wychował w Krakowie? No to był taki typowo mieszczański, duży, ogromny, duży dom z babcią, z wujkiem, z ojcem, z bratem. Dosyć duże mieszkanie, bardzo dużo książek różnego rodzaju. Takich rodzinnych pamiątek. Mogę powiedzieć, że pamiętam, że po takim korytarzu to jesteśmy sobie od babci jeździli na rowerze przez cały hol do nas, do mieszkania. No więc to było bardzo piękne, wspaniałe mieszkanie i mam bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa. No wprawdzie przez no bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa mam, bardzo dobre, mimo różnych tam rodzinnych takich zdarzeń. Ale czyli to był właśnie bardzo porządny krakowski dom, z dużą biblioteką. Ta biblioteka jest po dziadku, tak? Tak przynajmniej gdzieś wyczytałem. Czy to była biblioteka dziadka? Tak, to dziadek zaczął zbierać ten księgozbiór, potem ojciec poszerzał, dużo było tych książek i właśnie pan ojciec miał taką metodę w stosunku do mnie, że dlatego tak dużo żeśmy czytali, bo ojciec w ten sposób postępował, mówił tak, no tu jest taka dobra książka, no tutaj tego, tam, no, ale ty jesteś za głupi, tak nie przeczytasz. Więc w związku z tym oczywiście... To było motywujące? Tak, ja właśnie... Proszę? To było motywujące, jak rozumiem, do czytania tych książek, czy nie bardzo? Bardzo motywujące to było. Zresztą ojciec wychowywał nas dosyć okrutnie. No, znaczy był bardzo, bardzo był wielkim humanistą, ale miał takie postępowanie, miał bardzo takie no, patriarchalne. No, takie bardzo, pracował jako górnik, był inżynierem górnikiem, pracował na kopalni, więc był takim człowiekiem bardzo ostrym w stosunku do dzieci, do nas dwóch, miał dwóch synów. Mm-hmm.
A mama? Mama prowadziła dom? Mama prowadziła dom. No mama, no to wiadomo, no mama była cudowna, wspaniała, zupełne przeciwieństwo ojca. Zresztą ojciec... trochę go nie było w domu, bo pracował na Śląsku, więc zjawiał się dosyć potem rzadko. Pamiętam, zapytał mnie, co chcesz robić, bo powiedziałem, że tato, no będę zdawał do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Suskiego w Krakowie. Ojciec powiedział mi wtedy, no to tamte możesz zdawać, ale ja się pytam, gdzie idziesz na studia. bardzo pragmatyczna, ale on nie, rozumiem, że to nie było coś, co zachwycało rodziców czy tatę, żeby tata, ta opcja, żeby pójść do szkoły teatralnej. Że to niepoważny zawód jest, tak? Nie. No, ja bardzo wcześnie postanowiłem zostać aktorem. Znaczy iść do teatru, że tak powiem, bo lepiej. Bo chciałem uciec z Polski. A ponieważ nie można było wyjechać za granicę, nie było paszportu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze. Że nie można sobie było tak wyjechać, prawda? Wszyscy gdzieś kiwają głowami, że tak. No, więc ja chciałem gdzieś uciec, gdzieś chciałem gdzieś poza ten kraj, poza tą. No, nam niczego nie brakowało w domu, mieliśmy wszystko, no ale te ortaliony, ten nylon, to ciągle słuchanie Radia Luksemburg, bo nie można było. Nie podobało mi się ta rzeczywistość, więc. Z pełną świadomością uciekłem w świat wyobraźni, właśnie książek, no i teatru przede wszystkim. Tym bardziej, że w latach 70. Teatr Stary na przykład, no to było miejsce magiczne wręcz, no, żeby się dostać do tych ludzi, do te deski, żeby tam być, żeby trochę żeby z tej rzeczywistości troszeczkę się wyzwolić, prawda? Z tej szarości takiej. Więc teatr był dla mnie taką właśnie, takim moim marzeniem, dlatego. No to bardzo ciekawa odpowiedź, bo chyba nikt nam tutaj do tej pory nie odpowiedział w taki sposób, dlaczego wybrał czy wybrała teatr, właśnie ucieczki od szarej, niezbyt fajnej rzeczywistości. To był dobry plan, muszę powiedzieć. Podoba mi się ta odpowiedź. No i ta ucieczka mi się trochę udała. Bo od początku w szkoły teatralnej bardzo, bardzo fajne miałem wspomnienia. A czy pan chodził do teatru przed szkołą teatralną? Oczywiście, że tak. A to był jakiś rytuał rodzinny, że elegancko się ubieramy, idziemy rodzinnie, czy sam, czy jakie to były wyjścia do teatru? Ja z reguły sam chodziłem. Tam poznałem wcześniej kilku ludzi związanych z teatrem, więc na przykład do Teatru Starego udawało mi się dostawać tam na taki balkon bezpłatnie i stamtąd obserwować spektakle, na które czasem chodziło się po 9 razy, 10, pamiętam, Biesy, na przykład Andrzeja Wajdy, no, tam było szaleństwo. Czy Wyzwolenie Świniarskiego. Wszystkie te spektakle w teatrze kameralnym też. No to się, na tym się wychowałem. I zapragnąłem być jak najbliżej tych właśnie ludzi, których potem spotkałem wielokrotnie w swojej pracy. Ale wyczytałem, że pan właściwie nie był piątkowym uczniem, delikatnie mówiąc, panie Janie. Gdzie? W liceum? W liceum. No bo się zakochałem, no i zakochałem się, no i oczywiście dostałem. Aha, to tak była taka sytuacja. Dwóje od góry do dołu. Tak. Mm. I dostałem wtedy lanie od ojca, raz w życiu chyba, miotłą taką, trzonkiem, bo przyszedłem do domu, i powiedziałem, że mama robiła obiad i powiedziałem, że prawdopodobnie nie przejdę na następnej klasy. To chodziło przejście z drugiej do trzeciej klasy liceum wtedy. No i dlaczego? No bo mam 9 dwój na koniec roku.
I mama niefortunnie zapytała, rany boskie, a z czego? No i ojciec nie wytrzymał po prostu, bo przedmiotów było 11. Więc to pytanie było po prostu bezsensowne. No ale cóż, no to... Ale jakaś fatalna miłość była licealna. No bardzo często źle lokowałem uczucia i tak się złożyło, ale dzisiaj wspominam to bardzo wspaniale, te czasy liceum. Ale niech pan powie, chociaż pani Janie, czy to była odwzajemniona ta miłość z tego liceum? Ale skąd? Czy warto było? Nie. Ale skąd? Czyli te wszystkie dwoje na marne. Ja się strasznie kochałem w takiej dziewczynie, ona miała na imię Tereska, pamiętam. I objawiało się to w ten sposób, że upadł jej pióro jej upadło, ja jej podniosłem, odpowiedziałem jej, a ona mi powiedziała dziękuję. Aha. No i to tyle. To jest ta historia. Tak, to była cała rozmowa, z którą miałem. Coś porywająca, można powiedzieć, miłość. Porywająca miłość, tak. No i w końcu została podjęta ta decyzja o dostaniu się do szkoły, opuściu do szkoły teatralnej. Pan powiedział, że dostał się do tej szkoły z łatwością, ale ledwo ją skończył. I chciałem zapytać, dlaczego? Boże, no. Tak, dostałem się bardzo, bardzo się szybko dostałem. To był zresztą piękny dzień, ten moment właśnie z egzaminów. Rok 74. Tak, tak. Ale przepraszam, że tak. Po prostu nie wiem, czy mogę o tym mówić. Ale powiem państwu, po prostu zbyt wcześnie podjąłem decyzję, miałem 21 lat. Ożeniłem się, dziecko, oczywiście to wspaniałe, teraz to są największe moje radości, ale dla takiego młodego człowieka to było chyba za wcześnie, tym bardziej, że zawód artystyczny, studia, każdy zawód wymaga wolności. Czy to będzie malarz, czy muzyk, czy na początku człowiek musi mieć poczucie wolności twórczej, że tak powiem. A takie zetknięcie z rzeczywistością, to bardzo czasem bywa bolesne. No i cóż, no powiedziałem to, co powiedziałem, trudno. To było nie w pełni świadome decyzje po prostu. Wtedy podjąłem. Tak. Mm-hmm. Ale zostawiając, że powiem, sprawę rodzinne i wczesną dorosłość, bardzo zostanie mężem i ojcem, to w szkole było. Jak właściwie było w szkole? Było ciężko, lekko się panu szło przez tę szkołę, to był wspaniały czas. Jakby gdyby zostawić na boku to obciążenie, może być obciążenie rodzinne, no ale powiedzmy tę sytuację. Ja mam taką teorię. Ostatnio obchodziliśmy 70-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Teatralnej Krakowskiej. I zawsze właśnie mówię to studentom, że czy to będzie Akademia Muzyczna, czy to będzie Akademia Sztuk Pięknych, to na początku jest ta ogromna euforia, że się dostałem do tej akademii, że jestem na tych studiach aktorskich. A potem na przełomie drugiego, trzeciego roku, i to nie tylko jeśli chodzi o teatr, czy o aktorstwo, przychodzi taki moment, który jest wręcz moim zdaniem bezwzględną potrzebą, przychodzi taki moment buntu, który jest domeną właśnie ludzi młodych. I takie spojrzenie na to, a co ja tu właśnie robię? Czego oni mnie tu uczą w ogóle? Ja tu tracę czas, ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem, wszystko umiem. I to jest ładne, to nie jest złe. Mi się wydaje, że
człowiek młody w pewnym momencie no, buntuje się przeciwko swoim mistrzom. I ta szkoła go zaczyna mierzić. No. I to jest naturalne, całkiem naturalne. U mnie to tak właśnie miało miejsce między drugim a trzecim rokiem. Z tym, że na trzecim roku spotkaliśmy się z Jurkiem Szturem, wtedy pamiętam. Mhm. Mieliśmy zajęcia, on był wtedy po Wodzireju zaraz. Mieliśmy zajęcia z pracy przed kamerą. No wtedy kamera to było medium, nie mhm. tak jak dzisiaj, prawda, że telefonem komórkowym sobie... Tak, że każdy ma kamerę w kieszeni. Tak, to trzeba było się tego uczyć. No i tyle. Potem zacząłem brać udział w różnego rodzaju filmach, już na studiach, więc ta szkoła już mi tak nie bardzo... no ledwo ją skończyłem w każdym razie. No. Tym bardziej, że zostałem zaangażowany przez mojego rektora. Znaczy, rektorem był Jerzy Krasowski. Z panią Krystyną Skuszanką prowadzili Teatr Słowackiego. Więc myślałem sobie, że tak zaniedbałem to po prostu i pracę magisterską napisałem tam po roku, powiedzmy po jakimś tam czasie. No i tak to było. A wspomniał pan pana Jerzego Sztura, a czy w szkole, bo właśnie w szkole, jak rozumiem, poznał pan co najmniej kilka osób, z którymi właściwie, można powiedzieć, przez długie lata pan pracował i pracuje. Bo Mikołaj Grabowski to jest znajomość ze szkoły, prawda? Tak, jeśli tak. się nie mylę. Krystian Lupa również jest znajomością ze szkoły. Czy w szkole, czy miał pan jakichś nauczycieli, których specjalnie pan sobie cenił, z którymi spotkania były dla pana ważne podczas studiów w Szkole Teatralnej w Krakowie? Tak, no profesor Fulda na pierwszym roku, bardzo, bardzo dobry profesor, pani profesor Danuta Michałowska, pani profesor Olszewska, Hanka Polony, no właśnie Jerzy Sztur. Ale co było ważne, to znaczy wtedy, w 1974 roku, w Szkole Krakowskiej otwarto Wydział Reżyserii Dramatu. Mhm. I myśmy zaczęli studia właśnie równolegle z Mikołajem Grabowskim, Krystianem Lupą i jeszcze paru innymi studentami reżyserii, co dawało nam możliwość tej współpracy, to znaczy oni nas brali do swoich prac, tych scen. Mhm. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie właśnie. I to też była jakaś taka innego rodzaju nauka. I to współistnienie tych dwóch wydziałów, reżyserii i aktorskiego, no bardzo, bardzo się to wtedy powiodło moim zdaniem. To było dobre to było. I wtedy właśnie pierwszy raz spotkaliśmy się właśnie z Mikołajem Grabowskim, z Krystianem Lupą. Tak to było. A my patrzymy oczywiście dzisiaj też na te nazwiska z punktu widzenia ich dorobku i tego, co wyreżyserowali, jakimi są postaciami w świecie teatru dzisiaj. A cóż to byli za twórcy, kiedy pan ich poznał wtedy w szkole teatralnej? Na przykład Krystian Lupa, student reżyserii. No ale też właśnie buntownik. Mhm. On był właśnie buntownik, bo on zaczął Akademię Sztuk Pięknych, potem chyba filmówkę. Taki był bardzo buntownicza postać, już wtedy w szkole. Mhm. Podobnie zresztą Mikołaj Grabowski. Wszyscy ci studenci reżyserii były pewnego rodzaju antagonizmy. To znaczy myśmy przychodzili ze swoich zajęć z profesorami, którzy mieli swoje wymagania w stosunku do nas, a reżyserzy żądali od nas nierzadko zupełnie czegoś innego. No. I ten konflikt też był bardzo ciekawy, bardzo. Nie zanudzam? Krystian Lupa wtedy został wyrzucony, zanim przyszedł do Krakowa, został wyrzucony ze szkoły filmowej i miał wpisane w aktach brak talentu.
co sobie pieczołowicie zachował do dzisiaj. Ale pamiętam, Majka Maj opowiadała mi, jak kiedy już się spotkali w Jeleniej Górze, że Krystian Lupa był wtedy, no właściwie byli rówieśnikami, można powiedzieć, prawda, wszyscy, ale że on był osobą, która wszystko wiedziała, który był oczytany, który znał się na sztuce, który miał przeczytane wszystkie książki, który miał wysłuchane wszystkie płyty. I było coś niesamowitego, że był, właściwie byli rówieśnikami, ale on im bardzo, bardzo imponował właśnie tą erudycją, tą wiedzą. Pan zachował podobny obraz Krystiana Lupy wtedy z tego czasu szkoły, z początku, z pierwszych spotkań? Powinniśmy teraz rozmawiać o Krystianie Lupie? Wie pan co? Ja panu coś powiem. Nie. U Krystiana bardzo, bardzo wyraźnie było widać wielki talent myślenia plastycznego. To od razu się to wyczuwało. Jego uwagi były niezwykle, jakieś takie inne trochę. Na przykład pamiętam, robiliśmy Nadobnisie i Koczkodany Witkacego. Ja występowałem tam z całym swoim rokiem jako Mandelbaum, któryś tam. I on powiedział tak, mówi do mnie, wiesz, Janek, i tak byście się wlewali, jak taka kropla byście się wlewali, dobrze? No jest to, prawda, jest w tym jakaś dziwna taka uwaga, nie jest to taka... bierzesz tu i wchodzisz, tylko wiesz, jakaś taka kropla. A potem pamiętam, wiele wspomnień, bardzo wspaniałych zresztą z Krystianem. No to ale, mam pytanie o Jana Frycza. Ale jeszcze tylko jedno wam powiem, może znamienne będzie i zrozumiecie to, bo to ma takie podwójne dno. Krystian bardzo się zawsze zapalał do swojej pracy, bardzo. Będę musiał to pokazać na panu. Oczywiście. I tak i mówi tak na przykład. I wiesz Janek, i tak wchodzisz, rozumiesz, od razu tak wchodzisz. I ja sobie myślę, co mnie tak dotyka tymi rękami. Cały czas mnie musi macać i tak, oj wiesz, o musisz, Janek, musisz, wiesz, i tak mnie maca i maca, ja sobie myślę, co mnie tak maca. I tak minęło wiele lat, znaczy spotkaliśmy się potem i Krystian już mnie nie macał. I tak mi tego macania zabrakło, powiem państwu. No cóż. Młodość. Młodość. Czyli nie było macania przy wycince, rozumiem, w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ja mu to opowiadałem tą historię. Śmialiśmy się. Taka mała jazda próbna. No. Najpewniej. Studenci, którzy studiują w szkołach, jakby przechodzą, jest bardzo często i dość szybko dzieli się studentów na takich zdolnych w szkołach teatralnych, którzy wróży im się karierę, że zdolni, że świetni i są też tacy, których się uważa, że za niekoniecznie i oni mają na przykład trudniej, różnie potem to się kończy w ich życiu zawodowym. A jak było z panem w szkole teatralnej? Pan do jakiej grupy należał? Jak pana tam traktowali nauczyciele? Ja tutaj też znowu mam swoją teorię. Nie jest tak, że ktoś jest zdolny, raz na zawsze i ma gwarancję, że to już tak zawsze będzie. No. Znam wielu kolegów, którzy dopiero w pewnym momencie swojego życia tak. Prawda, trafili w dziesiątkę, w rolę taką. Jasne. A z kolei też zdarzają się tak zwani zdolni, wielcy aktorzy, którzy potem się wierzyć nie chce, co on robi. Także to określenie zdolny, niezdolny, to nie podoba mi się. Jedno tylko mogę powiedzieć, że takie studia to jest osobista sprawa każdego człowieka, który je podejmuje. To znaczy nauczysz się i ty będziesz tym, kim sam się stworzysz. Jak wiele będziesz dociekał, jak wiele będziesz właśnie słuchał muzyki, czytał, poszerzał swoją wyobraźnię,
słuchał koncertów, chodził do teatru, bo no, to jest chyba podstawą. Tak powiedzieć komuś, no ty jesteś zdolny. No i co z tego? Przecież nic z tego nie wynika. Tym bardziej dzisiaj. Każdy może być aktorem. Czasami, nie chcę tutaj mówić, ale wydawałoby się, że mamy do czynienia z kimś, za którego nie dalibyśmy przysłowiowych 5 groszy nawet. Mm-hmm. A nagle się okazuje, że on wspaniale zafunkcjonował. O, zafunkcjonował w danym dziele, w jakimś przedsięwzięciu, w jakimś spektaklu czy filmie. Tak myślę. Pan kończył szkołę teatralną z jakimś marzeniem o jakimś konkretnym teatrze? No, mogłem wybierać w sumie. Mhm. No, ale trafiłem do Teatru Słowackiego. To był wspaniały okres. Zadebiutowałem w Damach i Huzarach w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. No, wpadłem na scenę, oczywiście czako mi od razu spadło. To był mój debiut. Ale o tym chciałem powiedzieć, że wtedy właśnie w Teatrze Słowackiego, potem w Teatrze Starym, poznałem wielu wspaniałych ludzi, do których dzisiaj, kiedy wspominam, z tak zwanego, myśmy o tym rozmawiali, z tak zwanego tyłu sceny, brygadzistów, maszynistów, przecież ich zdanie, ich akceptacja, to znaczy ich znak, powiedzmy, że ten, częstokroć bywa uważniejszy niż to, co robiliśmy, znaczy od reżysera. Mhm. Także te teatry mnie pod tym względem nauczyły dużo szacunku do tych ludzi, który do dziś staram się okazywać. Ale czy pan był zadowolony z tego adresu teatralnego, z tego pierwszego przystanku teatralnego? Teatru Słowackiego w Krakowie? Tak, oczywiście. Oczywiście, że byłem zadowolony. Poza tym, nie wiem, czy pan sobie ironizuje ze mnie, no ale czy pan to wie, albo pan tutaj mnie po prostu wypuszcza. Więc moja żona, z którą się rozstałem, poszła do Teatru Starego, a ponieważ nie chcieliśmy być w jednym, znaczy ja nie chciałem być, nie chcieliśmy, no to ja poszedłem do innego teatru. No, taka jest prawda, no to banalne, no. Ale chyba pan to wiedział. Co ja tam wiem, panie Janie? Czasem tak bywa, proszę sobie wyobrazić, jesteśmy zaraz po rozwodzie i teraz tak, i mamy iść do tego samego teatru, no to tak jakoś taki to, nie. Mm-hmm. Bardzo to było banalne i prozaiczne powód. Ale długo nie zagrzał pan tam miejsca? W Teatrze Słowackiego? Tak. No bardzo długo, bo był cały stan wojenny. Myśmy wtedy, ja odszedłem do Hanuszkiewicza w 82 roku dopiero. Mm-hmm. No to co, to było prawie 4 lata. To długo? No wtedy to był kawał czasu, no dzisiaj to wiadomo, że z perspektywy tych lat to się wydaje krótko, ale wtedy to był kawał czasu. Ale skoro tak wspaniale było w tym Teatrze Słowackiego, to dlaczego pan zwiał do Warszawy? Taki Krakus, z takim mieszkaniem, z taką biblioteką, wykształcony na PWST w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, z kurtyną Siemirackiego, no wszystko się zgadza. No i skąd ta Warszawa? No, zaprosił mnie Janek Englert do udziału w spektaklu Iridion w Teatrze Widowiskiego Telewizyjnym. Mm-hmm. To był w 81 roku. Pamiętam, rozpoczęliśmy nagranie, znaczy skończyliśmy próby, mieliśmy zacząć nagrywać ten spektakl.
No i 13 grudzień, tam te wozy pancerne. Ja sobie pamiętam, pomyślałem, kurczę, dlaczego teraz akurat? Nie, no to było bardzo przykre, to było bardzo przykre. No, wprawdzie wznowiliśmy nagranie po miesiącu z udziałem komandosów stojących za kamerami, a myśmy latali z tymi mieczykami rzymskimi. Mhm. No ale to było bardzo, powiedziałbym, groteskowe, ale i smutne. A pan mówi o tej roli jako o bardzo ważnej roli. No. Z jakiego powodu ona dla pana jest tak ważna? No, pierwsza praca taka poważniejsza w teatrze telewizji. I cóż, no, spotkanie z Jankiem Englertem. Wspaniały tekst. Pamiętam wtedy taką sytuację, bo tam pozbywałem się tekstu, ja wolę to określenie niż grałem, pozbywałem się tekstu Iridiona, więc miałem dosyć duże monologi. I podszedł do mnie taki starszy aktor, się nazywał Barry chyba, bardzo zdenerwowany i powiedział mi, ja się pytam, mistrzu, dlaczego pan się tak denerwuje? A on mówi, wie pan, bo ja mam tutaj tylko dwa zdania, a pan ma te swoje monologi, to pan powie, a ja mam te dwa zdania powiedzieć. Wtedy wydawało mi się to absurdalne. No jak to dwa zdania, ja mam tyle tekstu. A dzisiaj to rozumiem tego aktora, rozumiem, że można mieć taką tremę i taki poziom właśnie traktowania tego zawodu. Takie to było fajne doświadczenie. Jan Englert mówi, że Jan Frycz jest kontynuatorem linii aktorstwa, które ja uprawiam. Czy pan się zgadza, że pan jest kontynuatorem tej linii aktorskiej? I co to jest za linia aktorstwa, które uprawia Jan Englert i Jan Frycz? Ja chyba rozumiem, o co chodziło Jankowi. Ale często tak się zdarza. Miałem takie wrażenie również w niektórych spotkaniach na przykład z Krystianem Lupą, czy no właśnie z Jankiem na pewno, tak, ale również w filmie, że aktor staje się pewnego rodzaju tubą reżysera. To znaczy, to co reżyser najchętniej sam by zagrał, powierza temu aktorowi, którego uważa za odpowiedniego do tej roli właśnie, żeby niejako za niego zagrał to, co on by najchętniej zrobił. Pamiętam takie zdarzenie, no Krystian na przykład no znakomicie pokazywał, miażdżące były te jego, to co on pokazywał, jak należy to wykonać, coś czy tam. I była taka sytuacja, w Braciach Karamazow, że myśmy tak z boku sceny mieli taką długą rozmowę z Aloszą wtedy, tym Pawłem Miśkiewiczem, i sytuacja była taka, że tak z boku tej sceny był stolik i dwa krzesełka. Na jednym z tych krzesełek ja siadałem, a na drugim mój brat Alosza. I Krystian za każdym razem przed spektaklem jakoś tak ustawiał sobie to krzesełko moje i tak sobie w nim siadał, tam się tak dopasowywał do ściany, że on jest troszkę wyższy ode mnie. I tak sobie tak to krzesełko przesuwał, ustawiał, tak się mościł w nim. A ja sobie myślę, cholera, przecież to jest moje krzesełko. Dlaczego on się tak mości w tym krzesełku? I też mu to powiedziałem, zostaw to krzesełko, to jest moje krzesełko. Śmialiśmy się. No ale to mu zostało do dziś, tak. Zresztą Janek też demonstruje, jak należy coś zagrać. To jest często dla wykonawcy, znaczy dla aktora, to nie do zniesienia. No. Jak ktoś reżyser mu pokazuje, jak ma coś zrobić. No.
No ale cóż, tak jest ten. Jedni to mają lepiej, inni gorzej. Na przykład Andrzej Barański w ogóle nic nie pokazywał, tylko mówił, no to pan wejdzie, powie tam to słowo i wyjdzie. I to z drugiej strony też myślałem, no co to, nic nie pokażesz. Więc może być i tak, no. To zawędrowaliśmy do Teatru Narodowego na chwilę, na krótko. Teatru Narodowego Adama Hanuszkiewicza to ten przystanek bardzo krótki w Teatrze Narodowym. Rozumiem, że to była propozycja dyrektora, że pan tam przewędrował. Ja słyszałem od Adama Hanuszkiewicza, że przyszedł, tam była taka uroczystość w Pałacu w Łazienkach, na której był pan Iwaszkiewicz, jeszcze wtedy. I on niejako rozkazał Hanuszkiewiczowi, żeby nie przyjął do teatru. Taka, no, taka pochwała samego siebie. Tak. Ja tam mówiłem jego wiersz Plejady, no, może dlatego. I wtedy Hanuszkiewicz mnie przyjął do teatru. Bo to nie jest fantastyczne to było, bo Hanuszkiewicz miał to do siebie, że uwielbiał młodych ludzi, po prostu uwielbiał ten teatr. Tak pachniało u niego Brotmansami, pamiętam, w gabinecie. Taki piękny był zapach teatru. No to były wspaniałe czasy, no ale potem, cóż, no, odebrali mu ten teatr i skończyło się. I pan się wtedy przeflancował do Teatru Polskiego, Dejmka. No właśnie, no bardzo to było trudne, bo tak, Kordian, okropny. I Janek Englert reżyserował, ale miało być to widowisko teatralne, bardzo dobrze przez niego przygotowane, ponieważ wtedy nie dopuszczono do produkcji tego teatru telewizji, więc Dejmek zaproponował Jankowi, żeby zrobił to na scenie. A to jest zupełnie inna materia twórczości. No i wydaje mi się, że wreszcie udało mu się tego Kordiana, bo ten Kordian z Teatru Narodowego obecnie jest dużo lepszy niż ten, z którym ja brałem udział. Tam nie było mi dobrze, dlatego że Dejmek na przykład w przeciwieństwie do Hanuszkiewicza za młodymi ludźmi nie przepadał, a wręcz jego metody mi się bardzo nie podobały. Powiem bez ogródek, takie na przykład powiedzenie, co pan robi, to mnie na przykład zawsze deprymowało. Ja zawsze wolałem taką metodę, słuchaj, dobrze, tylko popraw jeszcze to i tamto. Okazało się, że wszystko trzeba poprawić, ale to jest tak jak na przykład, jak jest z dzieckiem, prawda? No, dziecko narysuje domek i ten domek jest ani nie ma okien, ani drzwi, nie wiem, jakiś taki jest koślawy i tak dalej. To przecież nie powiesz do dziecka, co to jest domek? To jest jakiś... Żółw. Co to jest w ogóle? Trzeba powiedzieć tak, dobrze kochanie, dobrze to namalowałeś, tylko ja bym na twoim miejscu jeszcze namalował okna i drzwi i komin. O. I wtedy wydaje mi się, że to jest lepsza metoda w współpracy z aktorem, jeżeli się go już obsadzi, prawda? Miałem taką sytuację w jednym z filmów, że w pierwszego dnia zdjęciowego reżyser, no to już nie powiem kto, bo to nie ten, zachował się w ten sposób, że mówił, rany boskie, co ja zrobiłem, że pana obsadziłem w tej roli? A to jest pierwszy dzień zdjęciowy, umowa podpisana, trzeba dalej pracować. No, tak było. A kto to powiedział? Proszę? A kto to powiedział? Tak kameralnie przecież tutaj siedzimy. Jeżeli mogę coś o sobie takiego powiedzieć, ja nie miałem szczęścia do tych wielkich nazwisk polskiego filmu. Nigdy. Znaczy, jakoś tak się zawsze składało,
czy to będzie pan Wajda, czy pan Kurz, czy Zanussi, o którym się zawsze no, marzyłem, czy to będzie pan Antczak, na przykład, to zawsze jakoś tak, takie miałem wrażenie, to jest on, to jest ten wielki reżyser. A wynikało to z różnych powodów. Na przykład, no cóż, no pan Wajda zaczął próby klątwy w Teatrze Starym, no bo nie robił filmów. Poza tym był współudziałowcem na przykład tam Gazety Wyborczej, czytał gazety na próbach. No, takie to było. Ja nie mówię tego złośliwie, broń Boże, to nie o to chodzi, tylko. Opowiem państwu taką historię. On robi taką klątwę, ale jest tam taka scena, że przyjeżdża matka do swojego syna, księdza. Którego pan gra. Tak, o klątwa, ciekawy temat. No właśnie. No i ta matka, Wajda mówi do, tam z siódmego rzędu, mówi, Izabela Olszewska gra mamę i on mówi, wiesz Iza, ja mam taki pomysł, żeby ta matka była ślepa, wiesz, tak w czarnych okularach. No Iza mówi, no dobrze Andrzeju, no ale tutaj jest taki tekst, że tutaj widzę grządki, kwiatki posadzone i tak dalej. A Wajda mówi, oj to rzeczywiście muszę czytać sztuki, nad którymi pracuję. Tak. O, wiem, Iza, to ona będzie na jedno oko ślepa. Rozumiecie, no, wtedy człowiek czuje taki niejaki zawód, to znaczy, no, bardzo się cieszę, pracuję z panem Andrzejem Wajdą. Oj, to kapitalna historia. To będę opowiadał od dzisiaj ją dalej. Tylko proszę pamiętać, żeby to opowiadać z czułością. Oczywiście. No, oczywiście, że nie ma w tym żadnej wątpliwości. Ale a propos wielkich nazwisk, to Łomnicki był poznany w Teatrze Polskim w Warszawie. Oj tak. Z Łomnickim poznałem się w Teatrze Polskim, to było zaraz po jego operacji. Wygraliśmy w Zemście. Pamiętam, to było pierwsze jego wejście na scenę po tej operacji. Ogromne brawa, owacje. On grał Papkina, ja grałem Wacława oczywiście. Też położyłem. Ale pamiętam, że, że mam taką sytuację. Że Łomnicki wchodzi, nie, proszę się nie ma, nie będę go udawał. I tak z wielkim tym gestem, ja tak z boku muszę coś tam wejść. I tak publiczność tak siedzi przede mną. I ja poczułem taki powiew, zejdź. A potem pojechałem do Tadzia. Tam na urlop, pojechał sobie do Zakopanego, no i przyjechałem tam na rowerze chyba nawet, czy na motorku, nie pamiętam. No i Tadziu mówi, to dobrze, że jesteś, zaraz pójdziemy do gaździny na obiad, dzisiaj zdaje się kiszka z kapustą, sobie zjemy. A ja wiesz, muszę uważać, bo mam tę krawatkę i tutaj wiesz, tą zastawkę Falklandczyka i tak idziemy pod taką lekką górkę. Ja mówię, tak, Tadziu, musisz teraz na to serce uważać, no bo wiadomo, serce to ten. A Tadziu mówi tak, a przebiegnijmy się na chwileczkę, dobrze? I tak pobiegł. I ja tak mówię, Tadziu, ale serce, uważaj, serce. Przestraszyłeś się, co? On miał takie poczucie humoru nawet na swój własny temat. No lubił to tak po prostu. Fajne to było. Przestraszyłeś się, co? A czy gdzie się zaczyna się próby, na przykład właśnie z Tadeuszem Łomnickim, to wyzbywa się pan takiego, nie wiem jak to nazwać właściwie, bardzo często młodsi aktorzy mają, szczególnie kiedy się spotykają z takimi wielkimi nazwiskami, prawda, że idą na próbę przestraszeni, że jak to będzie, a czy się odezwą, czy jakby, czy jest to zawsze jakaś taka trudna sytuacja. Pan jak zaczynał próby i pracę z Łomnickim, to też tak miał, czy pan się tego wyzbywa, bo inaczej spektaklu się nie stworzy, jak się będzie z takim stosunkiem do wybitnego kolegi podchodziło?
No nie, jaki jest patent? Oczywiście, że z wielkim szacunkiem, z wielką czcią i ten, ale myśmy się od razu bardzo polubili. Jakoś tak się stało, że od razu żeśmy się bardzo polubili. Ten Tadziu mi ofiarował koszulę z człowieka z marmuru. No. Tak, to było wspaniałe, wspaniałe to było. Tylko, że trzeba było właśnie go traktować troszeczkę obcesowo, to wtedy on nie był taki. Tak, 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 tak. Ale to był wspaniały, wspaniały człowiek, wspaniały aktor. No i powraca pan do Krakowa, panie Janie, z tej wędrówki po tych warszawskich teatrach. To był powrót na tarczy czy z tarczą z warszawskiej przygody? No. Dlaczego ja wróciłem do Krakowa? Aha. Dyrektorem był wtedy Stanisław Radwan chyba, tak? Czy pan Kenik, już nie pamiętam. Ale to chyba wynikało z tego, że rozpoczęliśmy pracę nad braćmi Karamazow. To wtedy chyba było. Mhm. Także to znowu poszedłem, że tak powiem, za reżyserem. Tutaj za Krystianem Lupą. No bo no wędruje się tam, gdzie jest coś ciekawego do zrobienia, no, prawda? No teraz na przykład mam gościnną rolę w tym, w teatrze we Wrocławiu. O, tak. I to jaką? A to zaraz do niej dojdziemy, ale chciałem pana zapytać o to, bo jesteśmy już w Starym Teatrze w Krakowie. Pan wiele lat grał w tym teatrze, zanim nie przeniósł się pan, jest pan do dzisiaj w Zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Ale są tacy aktorzy, którzy z perspektywy żałują trochę swojej wędrówki, bo na przykład niekoniecznie to były dobre decyzje. Są tacy, którzy są z tej wędrówki po teatrach zachwyceni. A jak pan patrzy na te adresy teatralne i na swoją drogę teatralną, to były dobre decyzje? Dobra droga? Zawsze jest trochę z ryzyka w podejmowaniu takich decyzji, w ogóle w podejmowaniu decyzji jako aktorskich. No dobrze jest, jeżeli można tam wszystko odrzucać, że mnie interesuje, nie interesuje, a ten telefon potem dzwoni coraz rzadziej. Ale raz mi się przydarzyła taka sytuacja, że dostałem propozycję od pana Wojciecha Hasa do udziału w jego filmie i wtedy właśnie też to był ten Janek chciał robić Kordiana w teatrze. I stanąłem sobie tam przy pomniku Kopernika na tym mostaju i zastanawiałem się, czy jechać na Chełmską, czy skręcić tu. Do tego Teatru Polskiego. Długo tak się zastanawiałem i chyba podjąłem złą decyzję wtedy. Mhm. Teraz tej decyzji akurat żałuję. No ale cóż, tak było. A film, kino, telewizja kolidowały z teatrem w pana drodze? Nie, to można zawsze pogodzić. A teatr zawsze wygrywał? Proszę. A teatr zawsze wygrywał, jak miało dojść do kolizji? Jak się pracowało przez 9 miesięcy z panem Jarockim, który nie znosił nieobecności, nawet jeśli człowiek nie był potrzebny. 9 miesięcy pracy. Teraz przygotowanie spektaklu trwa no, oczywiście z reguły krócej, ale też są to, można powiedzieć, okresy 3-4-miesięczne. No i żeby sobie pozwolić na taki luksus, którym jest teatr dla aktora oczywiście, to trzeba mieć coś na kupce. No trzeba mieć na kupce parę groszy, no. Bo przecież teatr to jest taka budżetówka, no wiadomo, to nie są takie wielkie pieniądze, więc... Kiedyś, przepraszam, wyczytałem taki wywiad z 89 roku, w którym dziennikarka mówi: panie Janie, a ile pan zarabia w teatrze? A pan mówi: 3300. To są takie mniej więcej sumy, tak, tak. Oczywiście są do tego jeszcze normy za każdy spektakl.
No ale... Także film... No, teatr jest pewnego rodzaju luksusem, na który sobie można pozwolić. No, no, trzeba mieć jakąś podstawę finansową, żeby no, brać udział w tym. No, cóż, niektórzy dopłacają do tego, żeby występować w teatrze przecież. Tak bywa, zdaje się, na Broadwayu, prawda, że aktorzy sobie sami to finansują. Mm-hmm. Ale to z reguły nie koliduje. Teraz mogę powiedzieć, że u dyrektora Englerta jest taki układ, że jeżeli powiedzmy ja pochwalę się jakąś możliwością pracy w filmie na 4 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, to on bardzo jest lojalny. Tylko trzeba być też lojalnym wobec niego i nie zaskakiwać go, mhm. Prawda? W 2000 roku pan zagrał Lira, Król Lir. W Teatrze Nowym, tak, w Łodzi, tak. W reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Tak. Miał pan wtedy 46 lat. Wszyscy mówili, jak mniemam, że no zdecydowanie za młody na Lira. Pan się tego zadania podjął. Nie bał się pan? Jak wszyscy mówią wkoło, że... A dlaczego myśli pan, że byłem za młody na Lira? Nie myślę, że pan był za młody, tylko mówię o tym, co się mówiło, czy pisało wtedy, kiedy ten spektakl powstawał. I też co się mówi tak obiegowo, prawda? Bo zwykle to jest rola, o której się myśli dla aktorów, nie wiem, po 60 na przykład, prawda? Że o, teraz może zagrać w tym sensie. Ja miałem taki pomysł, wydaje mi się, że to była moja interpretacja na tę rolę, że Lir wcale nie ma najmniejszego zamiaru podzielać królestwo i oddawać władzy swoim córkom. Na początku tylko tak wykombinował, że im to rozda, ale dalej będzie trzymał nad tym wszystkim łapę. Mhm. Oczywiście wiadomo, jak to się skończyło, ale przy tego rodzaju wyjściu, znaczy podejściu do tego tematu, to tutaj ten Lir może mieć te 46-50 lat. Ale tutaj ciekawa była sytuacja też, powiem państwu. Bo to dotyczy też również Szekspira w ogóle. Otóż ja się cały pociłem, bo tam miałem zbroję, grałem gorliwie, tam pozbywałem się tego tekstu. I to strasznie było takie gorliwe i takie ofiarowanie tej roli, prawda? No raz lepiej, raz gorzej to wychodziło, ale zdarzyło mi się tam zagrać, znaczy takie dwa, może trzy spektakle, kiedy się w ogóle nie spociłem. Pozbyłem się tekstu tak jak piórka, tak sobie po prostu powiedziałem tam, no tak, ten, dużo lżej. I to były najlepsze spektakle, bo grając Szekspira, czy to będzie Lir, czy to będzie Hamlet, nie wolno się pocić. Nie wolno się pocić. Jak się aktor spoci, to znaczy, że za bardzo kombinuje. Zwróćcie państwo uwagę, tam jest na przykład w Hamlecie jest taka scena z Rosenkrantzem i Guildenstern, kiedy Hamlet mówi, co ty grasz? Na fujarce sobie chcesz? To ty zagraj na fujarce. Znaczy, role szekspirowskie nie powinny być męczące, zauważyłem, nauczyłem się tego. Jak się aktor zmęczy grając Szekspira, to znaczy, że to nie jest dobre. Dlaczego pan odszedł ze starego... Podaję receptę nagrania Szekspira. Bardzo potem proszę. Tak. Jakby co 10%. Dlaczego pan odszedł ze starego teatru w Krakowie do Teatru Narodowego w Warszawie, panie Janie? Albo mnie zaprosił tutaj z kolei pan Jerzy Jarocki. Pan Jerzy Jarocki do mnie zadzwonił, ja byłem wtedy w Bukowinie na nartach. I zadzwonił do mnie Jerzy Jarocki, z którym zawsze bardzo się chciałem spotkać. Nasze pierwsze spotkanie było nieudane, bo to nie było. Ale bardzo z nim ceniłem sobie współpracę z nim. I pamiętam, zadzwonił do mnie, ja na tych nartach stoję z kilkami tam na tym wyciągu. I słyszę, dzień dobry panie Janie, mówi Jerzy Jarocki, a gdzie pan jest? Ja mówię, no jestem teraz, jestem na stoku narciarskim. Jak to, na stoku? To znaczy,
już wtedy dawał mi do zrozumienia, że ja powinienem siedzieć w domu i czekać na taki telefon. No więc Pan Jerzy zaprosił mnie do pracy. Nawiasem mówiąc, od razu zorientowałem się, że z nim nie można w ogóle dyskutować, bo naprawdę to był wspaniały reżyser, precyzyjny, matematyk w ogóle. I napisałem sobie na egzemplarzu, który ma tam 80 czy 100 stron, na każdym rogu sobie napisałem: nie dyskutuj, nie dyskutuj, nie dyskutuj, nie dyskutuj, bo z panem Jarockim nie warto było dyskutować. Ja obserwowałem aktorów, którzy wdawali się w dyskusję z panem profesorem, nie miało to najmniejszego sensu. A to bardzo jest ciekawe, mam tu taki cytat z Żuka Opalskiego, który powiedział o panu: to dziwny i trudny aktor, który bardzo lubi analizować i drążyć swoją rolę. Rozumiem, że trudno było w związku z tym. No tutaj było inaczej, tutaj nie było co drążyć, tutaj było. Pan Jurek to bardzo pięknie wszystko wymyślał. Tylko że on też pokazywał, Mark też pokazywał. I myśmy mieszkali w teatrze razem. I kiedyś jechałem z windą z Danusią Maksymowicz, jego żoną. No ja mówię, no jestem taki bardzo zadowolony, że też że pracujemy. A Danusia miała taki dosyć obsesowy charakter w stosunku do niego, do wszystkich. I mówi: dajże mi spokój, chodzi mi po nocy i wszystkie role odgrywa. No. On miał tam wszystko bardzo dobrze wymyślone, a zwłaszcza role kobiece znakomicie się tak umiał. To zresztą dotyczy też Krystiana Lupy, ale to z zupełnie innego powodu. Czyli rozumiem, że po tej roli przyszła propozycja dołączenia do zespołu. No tak, no bo tam były targi, czy bardziej się opłaca występować jako gościnnie, czy po prostu lepiej już tam przejść na etat. Mhm. Tym bardziej, że w Teatrze Starym był wtedy Mikołaj Grabowski, z którym mieliśmy taki lekki kryzys, po prostu doszło do takiego napięcia. Ale tak bywa, Beatlesi też się rozeszli. To prawda. Wybitne role tworzy się często oczywiście pod swoimi adresami teatralnymi, ale jest też tak, że gościnnie nieraz powstają rzeczy absolutnie cudowne i tak też było z Wycinką, wspomnianą zresztą przez pana, Teatr Polski we Wrocławiu. Znowu Krystian Lupa i gra tam pan aktora Teatru Narodowego. Tak. Absolutnie wspaniała kreacja. Bardzo dużo o tej pańskiej roli pisano po tym spektaklu. No tak, tylko... ja Państwu powiem. Otóż zarówno Jerzy Jarocki, jak i Krystian Lupa są mistrzami w pozbawianiu aktorów dobrego samopoczucia na scenie. Nie, to jest bardzo ważne. I w związku z tym te spektakle, zwłaszcza Krystiana, bo Jarocki to jest zupełnie coś innego, ale są wachliwe, to znaczy ja w ogóle... Była kiedyś chyba taki był pomysł, żeby odbywały się próby z publicznością, żeby zapraszać na nie wiem, czy za biletami, czy bez, żeby publiczność mogła obserwować ten moment powstawania przedstawienia. Ktoś to już chyba zrobił, kto wie, czy nie Andrzej Wajda przy Anastazji Filipownej w Teatrze Starym. Ponieważ, proszę mi wierzyć, że te próby z Krystianem bywały, no, to jest jakby integralna część, to warto po prostu widzieć czasem, to jest tak fascynujące, że czasem szkoda, że nikt z tego nie korzysta, bo on tak intensywnie próbuje i za każdym razem chce aktorów rozbroić, to znaczy, żeby oni nie byli, że to już mam zrobione. Nic nie masz zrobione. I to jest taka ciężka metoda. Ja na przykład teraz byliśmy w Paryżu 2 tygodnie
no, przy pełnej widowni w Teatrze Odeon. No i mieszkaliśmy na Saint-Germain, na fantastyczne warunki, piękna pogoda, próba, spektakl. Na drugi dzień przychodzę, schodzę na śniadanie, mieszkaliśmy w tym samym hotelu co Christian. I Christian do mnie z taką ponurą, taką posępną miną podchodzi mi tak: Janek, co się dzieje? A ja mówię, no co się dzieje? No nic się nie dzieje, no co, spektakl. No już co, to okropne, okropne. I potem człowiek oczywiście cały dzień chodzi, co ja takiego zrobiłem. Mhm. Ale to ja myślę, że w tym jest jakaś taka perfidna metoda takiego prawda, rozbicia aktora, takiego wprowadzenia go w taki stan takiego napięcia, niepokoju. Bo w istocie jest tak, że jak tak już jest coś zrobione, no to jestem pewny tego, co robię, co mówię, to nuda czasem jest po prostu. Taka rutyna. No. A te spektakle, no to co wszyscy opowiadają, że każdy jest jakiś inny, właśnie innego rodzaju ma rozedrganie. Także wycinka też miewała słabe, lepsze i gorsze spektakle. Na którym pan był? Ja byłem na premierze, która była wspaniała. Tak, premiera była. Ale też zapytałem o tę wycinkę, dlatego że tam pan ma swój wspaniały monolog, który zresztą nad tym, że premierowym spektaklu skończył się owacją widowni w trakcie spektaklu. Ale pytam też, bo pytam o to też w kontekście bardzo często powtarzających się w recenzjach spektakli, w których pan gra, takich opiniach, że pan nigdy właściwie się nie popisuje, nie robi popisu. Nawet jak to będzie monolog i to będzie wspaniale zrobione, to jest, jakby pamięta pan o zespole, pamięta pan o kolegach i o koleżankach na scenie. Mnie się wydaje, że to jest jakaś wspaniała cecha charakteru albo umiejętność aktora, żeby na przykład mieć wielką rolę, mieć wielki monolog, a jednocześnie nie zrobić z tego jednoosobowego popisu, zostawiając resztę w tle. Jak to się robi? Tu powiem, że tego nauczyłem się w krakowskiej szkole teatralnej i w Teatrze Starym. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, albo może widzieliście spektakl Wyzwolenie z Jurkiem Trelą, czy jakieś inne spektakle z Teatru Starego. Tam nauczyłem się jednego, że jak bardzo czasem ten tak zwany drugi plan, w jakim napięciu potrafi dodać energii temu prowadzącemu, powiedzmy, temu liderowi. Nie ma liderów. To każdy pracuje. No nie można na przykład przestać wyłączyć duracel, że tak powiem, w czasie spektaklu. To trzeba być jeden na drugiego bardzo, bo to wszystko widać potem ze sceny. Ja niestety obserwowałem takie spektakle kilkakrotnie, że ci, co nie mieli, powiedzmy, nic na razie do roboty na scenie, no to się po prostu no, zajmowali czymś zupełnie innym i to rozwala całość. A tego uczyła właśnie Szkoła Krakowska, tej zespołowości. Kiedyś szliśmy z panem Jerzym Jarockim po jednej z prób na taki spacer. To było do próby do tanga, już były końcowe prawie te próby. I pamiętam, szliśmy ulicą Senatorską i ja mówię do niego tak: ale panie Jerzy, mamy drużynę. On mówi: tak, mamy drużynę. To jest niezwykle ważne w teatrze. Żeby była ta drużyna, żeby właśnie, no czasem, no to zależy oczywiście od obsadzenia. No. To tam, także powtarzam jeszcze raz, ja nigdy nie miałem poczucia jakiejś solówy. Pan zapytany o przełomowe role w swoim życiu powiedział kiedyś, że nie miałem przełomowych ról, miałem przełomowe spotkania ze wspaniałymi twórcami. A gdyby pan miał stworzyć taką krótką listę teraz takich najważniejszych przełomowych spotkań w pańskiej drodze teatralnej, tych twórców, to kto by się znalazł na niej? Wolałbym tego nie robić. A poza tym... Dlaczego?
No bo to musiałby się bardzo głęboko zastanowić. Mhm. Poza tym tutaj ta weryfikacja jest też może nie wskazana. Tylko wie pan, ja mam taką nadzieję, że ja też coś wnoszę do tej pracy. Nie tylko oni, ci wiedzy, o czym pani mówi, że a co ja jestem, zero? No, przecież oni też coś ode mnie wzięli, prawda? Skoro mnie zaprosili do pracy. Bo takie poczucie, że oni tam to wiedzy, no dobrze, wspaniale, ale a co ja jestem, nic nie wart, prawda? Ja też mam jakąś, coś tam, czasem coś tam od siebie wniosę do tego dzieła nawet. No tak, ja myślę, że od czasu do czasu coś pan wnosi. No. Panie. Bym się nawet był skłonny zgodzić co do tego. Nie, ale trzeba mieć szacunek do siebie, bo takie poddawanie się kompletne to też nie ma sensu. Czy pan jest nieustająco spragniony przygody takiej teatralnej i na przykład podejmowania ryzyka i spotykania się na przykład z twórcami, z którymi pan nie pracował albo nie jest pewien, jakby ta praca wyglądała? Czy woli pan trzymać się bardziej sprawdzonych nazwisk, czy też teatru, które one oferują? Jak jest z tym szaleństwem dzisiaj? No właśnie tutaj muszę się przyznać, no trochę już jestem zmęczony, bo zrobiliśmy przedstawienie z Pawłem Miśkiewiczem, ale naprawdę ja o nikim nie marzę teraz, żeby się spotkać. Nie mam takich marzeń, jak dawniej miałem, prawda? Żeby się z tamtym człowiekiem spotkać w pracy. Boże, jakby to było fajnie. No ale już się pan spotkał ze wszystkimi, panie Janie. No ale teraz nie pojawiło się nic tak interesującego dla mnie przynajmniej. No nie, naprawdę, może nie powinienem tak mówić, no może coś tam się znajdzie, no ale tak się rozglądam na przykład z młodą myślą reżyserską naszą dzisiejszą, no to no na miłość boską, no, z kim ja bym się chciał spotkać. No. Mhm. Nie mam takich marzeń. Naprawdę? Nie ma takiego marzenia? Znaczy, może lepiej nie mieć takich marzeń, bo jak tak człowiek marzy, no to potem się może właśnie zawieść, a czasami zdarzają się niespodzianki w tym zawodzie i to jest też fantastyczne. To jest też fantastyczne. Bardzo mi się dobrze pracowało, ale to w filmie ostatnim z Krzysiem Skoniecznym, który zresztą też jest aktorem. Świetna współpraca. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się dobrze pracowało. Bardzo. Z nim chętnie bym się jeszcze spotkał. Chętnie bym się spotkał z Mariuszem Telińskim, gdyby zechciał wymieścić i wrócić do filmu, zamiast się zajmować ciągle tylko tą operą. On miał taki pomysł, powiedział mi, to było parę lat temu. Janek, balladyna. Robimy film Balladyna. Mhm. Wszystko się dzieje w zimie. Cała Warszawa biała, rozumiesz? Ja wiem, no tak, ale Balladyna to skąd maliny? I wtedy Mariusz Ryński powiedział, powinienem czytać sztuki, które chcę wyreżyserować. Jakieś... Cała Warszawa biała. Jakieś 3 dni temu byłem w pana rodzinnym mieście Krakowie. Rozmawiałem z również znanym krakowskim artystą, ale z innej nieco dziedziny, malarzem pod tytułem Wilhelm Sasnal. I zeszła ta rozmowa na dzieci, ponieważ syn Wilhelma Sasnala ma 17 lat, więc właściwie już dorosły mężczyzną. I zapytałem go o to, czy by się ucieszył, gdyby jego syn Kacper powiedział, że wybiera się na ASP. Może by się nie ucieszył za bardzo, ale powiedział Wilhelm Sasnal, no jakoś bym przeżył, na pewno jakoś bym przeżył, ale jednego bym nie przeżył, gdy moje dziecko przyszło do mnie i powiedziało, tato, chcę być aktorem. Rozumiem, a pan to przeżył, rozumiem. No, panie Janie. Jak pan to przeżył, córki aktorki? Teraz to już zupełnie inaczej wygląda, bo obie już mam.
Ciężko to przeżyłem. Bardzo, bardzo to było. Znaczy, ja w ogóle zauważyłem, że młodzi ludzie teraz powinni mieć jakąś alternatywę w życiu, jeżeli chodzi o zajęcie się. Zresztą u wielu to zauważyłem, że tak robią, że otwierają jakieś biznesy i tak dalej, coś tam, coś na boku, coś kombinują, bo oddać się tak całkowicie temu zawodowi to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Na początku jest wiele złudzeń, a potem ten. Ale teraz już jest wszystko dobrze. To już jest teraz wszystko dobrze, zarówno z Olgą, jak i z Gabrysią. No cóż, to jest ich życie. To jest ich życie. To nie jest, to już, ja już na to nie ma wpływu. A pan ogląda rzeczy, w których córki grają? One pana oglądają? Rozmawiacie o swoich rolach? Czy nie za bardzo? No, Olga, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że ona całkowicie jest tak aktorką. Ona jest, występuje w różnego rodzaju tam programach, jest, ma sposób na zarabianie na życie. No widziałem parę rzeczy w teatrze, widziałem parę rzeczy Gabrysi. Gabrysia potwornie poważnie traktuje ten zawód, a to też nie jest najlepsze, bo jest to jednak, znaczy to powinno mieć znamiona zabawy, oczywiście, tylko nie, oczywiście w odpowiednim tego słowa znaczeniu. No a jeżeli tak się to poważnie traktuje, to można bardzo potem dużą cenę za to zapłacić. Naprawdę. Stąd depresje, rozterki, alkohol, no w ogóle wszystko. Coś o tym wiem. A ja myślałem, że pan powie wspaniale, teatr, moja decyzja z dawnych, z wczesnej młodości, genialne role, wspaniałe spotkania, wspaniałe spektakle, cudowni ludzie, miliony anegdot, świetne filmy. Ale spodziewał się pan, że powiem tak. Komu? Córkom? Córkom? Tak. Nie. Raczej, wie pan, ja mam takie swoje sformułowanie, tylko bez uniesień, dobrze? Bez uniesień. W tym zawodzie na przykład bardzo dużo, to podobnie zresztą jak w sporcie, bardzo dużo uczą klęski, niepowodzenia. Tak, naprawdę. No bo sukces, powiedzmy, odniesie jakiś sukces czy coś, no to no jest to taki no fajnie, ale też trzeba wyciągać wnioski z tego, z tych ciemnych stron tego zajęcia, że czasem trzeba sobie powiedzieć, no nie udało się. Ja miałem kilkakrotnie takie sytuacje, że coś mi nie wyszło po prostu. Albo spotkanie, albo źle podjąłem decyzję właśnie, albo po prostu nie wyszło, no cóż. Zdarza się. No właśnie dzisiaj podczas tego naszego spotkania pan kilkakrotnie powiedział o różnych swoich rolach, o których pan powiedział, że panu nie wyszły. I ani razu pan nie powiedział, tym byłem świetny. I czasem jak mi smutno, to sobie puszczam na wideo, mam ten film Pożegnanie jesieni Mariusza Terlińskiego. Uważam go za arcydzieło, za fantastyczny film. No tam miałem szczęście występować właśnie z Jankiem Peszkiem, z wieloma fantastycznymi ludźmi, z Marysią Pakulnis. I to było coś wspaniałego, bardzo to wspominam miło i z takim rozrzewnieniem na to patrzę. Także nie wiem, mam takie swoje tajemnice. Pełen tajemnic, proszę państwa, Jan Frycz. A ja mam też, nie wiem właśnie, czy panie Janie, pan to oceni jako arcydzieło, ale my wręczamy na pamiątkę tego spotkania tutaj w Instytucie Teatralnym naszym gościom ich portrety. No trudno. I ten wygląda tak. Że nie? A, że przystojniejszy jednak.
A mnie się podoba. No ja mam dosyć banalną twarz, więc trudno mnie jakoś tak scharakteryzować. No cóż, no. Przekazuję. Bardzo dziękuję. Panie Janie. Dziękuję serdecznie. Do powieszenia. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Jan Prysz, proszę Państwa. Dziękuję. 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 Dziękuję.